Moi drodzy, dzień dobry. Dobry wieczór raczej. Udało mi się nasycić Newtona próbkami, bo inaczej nie dałby mi nagrać tego omówienia pracy domowej, bo to jest omówienie pracy domowej. No więc waszym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na ile tam 7 pytań na temat trzeciej zasady dynamiki Newtona. Większość z tych pytań dyskutowaliśmy wspólnie. Jedno, którego nie przedyskutowaliśmy, zaraz przedyskutuję z wami. Najważniejsze jest, żebyście na tym Flipgridzie nagrali wasz sposób myślenia. Ja chcę widzieć, usłyszeć, jak rozumujecie. No i na ten temat tego rozumowania będziemy sobie dalej dyskutować. Podejrzewam, że nie zajrzę nawet do tej podsumowania liczby punktów na Khan Academy, bo to nie o te punkty chodzi. W tej chwili chodzi o to, żebyście mieli odwagę sięgnąć do swoich zasobów, zastanowić się nad nimi i żebyście potrafili opowiedzieć o swoim myśleniu. W ten sposób zresztą sami się uczymy, werbalizując to, co myślimy. No i oczywiście liczę na to, że będziecie świadomi, że coś takiego jest ważne i że warto to zrobić, warto włożyć w to te 15 czy 20 minut wysiłku, żeby się zastanowić nad odpowiedziami i następnie nagrać film. Film jest ograniczony do 10 minut, więc jakby więcej czasu na samo nagranie nie stracicie. No i teraz mamy tutaj takie pytanie. Koń ciągnie za sobą do przodu wóz, działając na niego z pewną siłą. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, wóz powinien działać na konia z siłą o tej samej wartości i kierunku, skierowaną do tyłu. Jak w takim razie wytłumaczyć to, że koń i wóz poruszają się do przodu? Zdaje się, że to robiliśmy na tablicy, to zadanie bez związku z Akademią Khana, ale zwróćcie uwagę, że tu trzeba czytać uważnie, bo pytanie jest takie, nie jest o to, czy to jest prawda, to stwierdzenie, bo to stwierdzenie jest prawdziwe, tylko o to, że macie zaproponować, wybrać z tych opcji podanych poniżej wyjaśnienie, dlaczego w takim razie wóz i koń poruszają się do przodu. No i popatrzmy. Siła działająca do przodu i do tyłu równoważą się, więc rzeczywiście ruch do przodu nie będzie miał miejsca. No to raczej jest nieprawdziwe, bo wiele z nas wiele razy widziało wóz konny. Mam nadzieję, że widzieliście wóz konny przy jakichś okazjach. Kiedy ja byłem w waszym wieku, to była ciągle podstawowy sposób transportu na wsi. Więc wozy konne poruszają się do przodu. Wóz porusza się na kołach, podczas gdy pomiędzy kopytami konia a gruntem występuje tarcie. No właśnie. To tarcie, to znaczy zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, koń pcha ziemię do tyłu i w dół, tak? Odpycha się jakoś od ziemi, a przez to ziemia działa na konia, na kopyta końskie siłą skierowaną do góry i do przodu. I to tarcie dokładnie, siła tarcia powoduje, że ziemia pcha kopyta końskie i całe ciało konia do przodu. Gdyby nie było tarcia, gdyby to było na lodzie, to oczywiście koń dreptałby w miejscu, tak? Moonwalking, czy moonwalk i nie mógłby się poruszać do przodu. Więc to jest prawidłowa odpowiedź. Natomiast tarcie pomiędzy kołami a ziemią jest mniejsze. No, to właśnie to odkrycie koła spowodowało, że można było korzystać z transportu z łatwością dzięki zwierzętom pociągowym, dlatego że tarcie między kołami wozu a powierzchnią drogi jest dużo, dużo mniejsze niż tarcie pomiędzy kopytami końskimi a ziemią. Dzięki temu ta siła, z którą koń odpycha się od ziemi, jest większa niż siła, z którą ziemia jakby hamuje ruch koła i w związku z tym wóz może poruszać się do przodu. No, dlaczego nieprawidłowe są inne odpowiedzi? Przez krótką chwilę, zanim zaskoczy siła reakcji, koń ciągnie wóz do przodu. To oczywiście nieprawda, siła reakcji zaskakuje w każdym momencie, tak?
w momencie, w którym mamy siłę, z którą ciało A działa na ciało B, to natychmiast mamy siłę, z którą ciało B działa na ciało A. Siła, z jaką wóz działa na konie, jest tylko reakcją na siłę, z jaką koń działa na wóz, a zatem nie ma ona wpływu na kierunek, w którym odbywa się ruch. To jest prawda. To jest oczywiście prawda, tylko że nie o to nas pytają, bo to nie jest wyjaśnienie, dlaczego koń i wóz może poruszać się do przodu. Okay? Rozumiecie? To trzeba taką wpaść na to tutaj. Siła, z jaką koń działa na wóz, jest dostatecznie duża, by pokonać siłę działającą do tyłu i dlatego wóz pojedzie do przodu. No nie, bo ta siła, którą wóz działa na konia, jest dokładnie taka sama, jak siła, z jaką koń działa na wóz. No więc wybieramy sobie tę odpowiedź. Klikamy. I jest prawidłowo. To, co jeszcze chcę powiedzieć, nie wiem, czy powiedziałem to na początku filmu, na wszelki wypadek powtórzę, koniecznie przed rozwiązaniem tego zadania zabierzcie się za, obejrzyjcie sobie streszczenie filmu, streszczenie lekcji, która się odbyła chyba 26 września, dobry miesiąc temu, na temat trzeciej zasady, wyjaśnienia trzeciej zasady dynamiki. Dobrze? Bardzo dziękuję i życzę powodzenia.